No dzień dobry kochani, hejka na moim kanale. Zapraszam wodniki na czytanie, na miłość. Wodniki to czytanie na listopad 2023 roku. Właśnie w miłości dla wszystkich, dla singli, dla osób w związkach, w relacjach. Dla wszystkich z Was, którzy chcą zobaczyć jaka sytuacja w listopadzie, w jakiej Wy będziecie sytuacji, jakie macie wyzwanie. Co przyniesie niedaleka przyszłość i jaka rada lub jaki wynik. Dobra, zaczynamy od karty opiekuńczej dla wodników na nadchodzący miesiąc listopad w miłości. Jaka karta opiekuńcza dla wodników? Wypadł wybór. Wybór. Rozważ ponownie swe zobowiązania. Masz prawo zmieniać zdanie. Jasne, że tak. Rozważ ponownie swe zobowiązania. Masz prawo zmieniać zdanie. Dobrze. Dobrze, wodniki, to zaczynamy. Co dla wodników na nadchodzący miesiąc listopad w miłości? Ach, widzicie, się dzieje, już się dzieje. Okej. Ty w tej sytuacji, ty w tej relacji, król kielichów. Co pomaga, co przeszkadza, jakie wyzwanie? Królowa pentakli. Królowa pentakli. Co przyniesie niedaleka przyszłość? Dziewięć kielichów. I rada lub wynik? Trzy miecze. I trzy miecze. A w tle czytania sprawiedliwość, osiem buław, i cesarz. Sprawiedliwość, osiem buław i cesarz. Moi drodzy, tutaj wskazuje to na energię osoby, która, no właśnie, tak jakbyście, no chyba wy, to będzie chyba wasza, no wasza sytuacja, wasz rozkład. Chyba to wy, kochani, w takim poczuciu trochę sprawiedliwości, równoważenia złych i dobrych uczynków. Tutaj oczywiście los przychodzi i równoważy dobre i złe uczynki, rozlicza z nich. Ewentualnie jest to wasze rozliczenie się z kimś lub kogoś, czyjeś rozliczenie się z wami. W każdym razie symbolizuje to osobę, która kieruje się w życiu rozumem, logiką, i sprawiedliwość mówi o tym, że trzeba zadbać o równowagę i harmonię w związku, w relacji. I właśnie pojawienie się sprawiedliwości jest sygnałem do tego, że trzeba o tą równowagę i o tą harmonię zadbać. O sprawiedliwość ostrzega, aby nie oceniać zbyt surowo swojego partnera, swojej partnerki, czy tej osoby w relacji, w znajomości. Zanim podejmiecie jakiekolwiek kroki, trzeba też rozważyć wszelkie plusy i minusy zaistniałej sytuacji. Sprawiedliwość przypomina też, aby w życiu uczuciowym kierować się uczciwością. No i właśnie, o tym mówi sprawiedliwość, a tuż za nią jest związek na odległość, relacja na odległość. Ale tutaj wiecie co, moi drodzy, tutaj nie ma żadnego romansu ani relacji na odległość, więc wynika z tego czytania, że ta sprawiedliwość dobrze mówi, bo mówi na temat jakiejś rozłąki. Bo osiem buław to są też rozłąki, separacje. No właśnie to jest jakby, że osoby między sobą, czy to w znajomości, czy w relacji, czy w związku, pokonują jakiś dystans, pokonują, jak komunikują się na odległość i podróżują, tak, do siebie. Ktoś tutaj podróżuje i komunikuje się na odległość, ale też podróżuje, tak, z miejsca A do miejsca B i z powrotem. No i to jest w chwili obecnej czyjaś znajomość na odległość, jakaś relacja na odległość, która prowadzi do cesarza. I prowadzi to tak finalnie do wszystkiego. Prowadzi do osoby, bo cesarz jest osobą, która, moi drodzy, jakby przede wszystkim ma jakby władzę w tej relacji.
ma no, osoba dojrzała, ciesząca się uznaniem, szacunkiem. Przede wszystkim tutaj widać wsparcie, że jest to wsparcie lub nadchodzi to wsparcie. I tutaj przychodzi stabilizacja związków, relacji. Czasami są to relacje, związki, znajomości oparte na dominacji takiej osoby, ale ta dominacja też mówi o tym, że osoba ta zapewnia potomstwu i drugiej osobie wszystko co najlepsze. Cesarz mówi też o tym, że sprawy uczuciowe idą w dobrym kierunku. No więc cesarz jest gwarancją tej stabilizacji. Cesarz daje gwarancję tej stabilizacji. On tak jak gdyby mówi o stabilizacji tej relacji, tego związku. Więc tutaj wszystko pięknie od tej sprawiedliwości poprzez tą rozłąkę czy tą relację na odległość idzie to w kierunku stabilizacji. Ale co tutaj trzeba byłoby zrozumieć? No właśnie, wy jesteście w energii króla kielichów. No więc jeżeli to wasza, znaczy wy jesteście w takiej sytuacji, może nie w energii, ale wasza sytuacja to król kielichów, więc tutaj jest odwzajemnienie uczuć, albo wy odwzajemniacie uczucia, albo ktoś je wam właśnie odwzajemnił. Król kielichów mówi też, że obecnie w waszej sytuacji, w waszej relacji, w waszym związku jesteście z osobą, która jest przyjacielem, czułym kochankiem, czułą kochanką, towarzyszem, towarzyszką życia, mężem, żoną. W każdym razie w związku wszystko układa się pomyślnie. W związku tym lub tej relacji jest pewna różnica wieku, ale król kielichów mówi teraz w listopadzie o sytuacji, określa listopad jako czas, w którym sprawy uczuciowe będą na tyle rozwinięte, że mogą przejawić się pod postacią związku lub kolejnego etapu w istniejącej już relacji między wami. Więc jeżeli to znajomość, to przechodzi w relację albo w związek. Jeśli relacja, to w związek, tak? W każdym razie wy jesteście gotowi, aby wyrażać wprost to, co czujecie. Jeśli nie teraz, to w listopadzie. Jesteście też w stanie kontrolować swoje życie uczuciowe i służyć radą też osobom, które tego potrzebują. Moi drodzy, król kielichów to jeszcze nie wszystko, bo król kielichów też co do świadomości, z pełną świadomością odnosi się też do swoich uczuć, więc tutaj warto powiedzieć, żeby nie ukrywać swoich emocji, żeby okazywać innym, jak ich się ceni, jak się szanuje, jak się lubi, czy jak się kocha. No bo tutaj ktoś, albo jakiś mężczyzna w życiu kobiety, albo jakaś kobieta w życiu mężczyzny odgrywa dosyć istotną, znaczącą rolę. Przede wszystkim król kielichów w czasie listopada mówi o tym, aby pozostać wiernym, wierną swoim uczuciom, ale nie być też nadto ufnym, miękkim czy nadwrażliwym. W królowa pentakli, która jest na pozycji wyzwania znowu, no mówi tutaj ciekawa, bo z wyzwaniem jest małżeństwo dla kogoś. Małżeństwo z taką wierną osobą, no to może być kobieta, bo mamy tutaj kobietę, ale nie musi być, no dla mężczyzn może być kobieta, dla kobiet może być mężczyzna. Małżeństwo z wierną osobą, taką niezawodną towarzyszką życia, niezawodnym towarzyszem życia. Moi drodzy, to jest taka znajomość z tą osobą od lat, osoba doświadczona, no jeśli tutaj kobieta, mądra osoba doświadczona, skoncentrowana też na prowadzeniu domu i nie tylko. Tutaj jest, kochani, koncentracja, co by pomogło? No, pomogłoby przejście na nowy poziom. Jakby ponowna ocena całej tej sytuacji, tej relacji. No, dla kogoś, komuś pomogłoby małżeństwo, ale wiadomo, że to nie dla wszystkich. W każdym razie pomogłoby, może co jest wyzwaniem właściwie, bo wyzwaniem jest tutaj dojrzała miłość. Wyzwaniem jest relacja partnerska, relacja w związku, w którym jest, wyzwaniem jest ciepło, opiekuńczość, okazywanie tych uczuć. Wyzwaniem jest miłość dojrzała. Tutaj stoi ktoś u progu miłości dojrzałej. Nie wiem, czy wy, czy wasza osoba, gdzieś tu jest sytuacja, w której ktoś nie do końca, no właśnie, może był dojrzały emocjonalnie, ale staje się dojrzały emocjonalnie. Król kielichów, jeżeli wy w tej sytuacji, no bo tutaj mógłby tu być skorpion, ale to jest karta skorpiona, ale to jest wasza karta, znaczy ta karta jest w momencie na waszej pozycji, w jakiej wy jesteście sytuacji, więc no, jesteście w sytuacji może relacji z taką osobą, ale wiadomo, że nie wszyscy i niekoniecznie tak jest. Natomiast komuś pomogłoby wyjście z tej niedojrzałości emocjonalnej,
Ale raczej już chyba wyszliście, bo jeśli jesteście w energii króla kielichów, to jesteście w energii miłości dojrzałej, umiejętności równoważenia tych emocji i tych uczuć. I tak jak powiedziałam wcześniej, sprawiedliwość właśnie o tym przypomina, tak? O tym cieple, o tej opiekuńczości, o uczciwości, o związku, w którym będzie stabilizacja, o czym mówi cesarz, harmonia i tak dalej, ale to już nie będę tego powtarzać, co mówiłam na początku. Moi drodzy, jeszcze Królowa Pentakli, wyzwaniem jest, aby konsekwentnie i z takim rozmysłem zmierzać do tego, co zaplanowaliście, aby nie zapominać też o długoterminowych planach. W dalekiej przyszłości 9 kielichów. 9 kielichów, drogie wodniki, jest dobrą prognozą na przyszłość, jest zapowiedzią emocjonalnego spełnienia, jest zadowolenia z tego, jakie widzicie życie, zadowolenia z siebie, równowagi. No widzicie, idzie równowaga, więc będzie ta równowaga w przyszłości. Tutaj następuje spokój, następują przyjemności fizyczne, satysfakcja, spełnienie marzeń, oddawanie się różnorodnym uciechom, korzystanie z życia. Wiecie, czasem 9 kielichów mówi o tym, że jest to taka radość czerpana z przyziemnych, prostych przyjemności bez umiaru, tak? Życie w dostatku, to może być też dużo spotkań towarzyskich, ogólnie sława, popularność, szczęście. To są też w pełni satysfakcjonujące związki, no więc z tym cesarzem w tle no nie ma prawa się nie udać. Tu będzie łatwość w komunikacji, dużo nowych pomysłów, taka pełnia emocjonalna i poczucie bezpieczeństwa, ale też radość z bezpieczeństwa emocjonalnego. To jest taka sytuacja też trochę w tych 9 kielichach. Więc no, wróży to dobrze i związkom, i singlom. 9 kielichów mówi też o zamknięciu pewnego ważnego etapu w waszym życiu z satysfakcją. Przyjemnie spędzony czas, ze stabilizacją. Przede wszystkim z osiągnięciem wyznaczonego celu, ze spełnieniem. Tutaj jest ustabilizowany tryb życia. Tutaj jest się zadowolonym z tego, z kim się jest i dlaczego się jest. Tu jest bezpieczeństwo. I teraz wszystko idzie w dobrym kierunku. Ktoś by się zapytał, dlaczego 3 miecze na końcu. Też się zastanawiałam, dlaczego w tym rozkładzie w radzie lub w wyniku jest 3 miecze, bo wynikiem no, nie ma tutaj kto kogo zranić. I ja widzę to 3 miecze, czuję jako radę, abyście uczyli swój rozum poprzez swoje serce, aby wykazał się zrozumieniem i współczuciem, bo tu jest widocznie, ktoś potrzebuje usłyszeć tego, to współczucie, ktoś potrzebuje usłyszeć zrozumienie. Tym bardziej, że tło jest tutaj też dosyć wymowne, sprawiedliwość, 8 buław i cesarz. No, równoważenie dobrych i złych uczynków, uczciwość i, kochani, dążenie do stabilizacji relacji i związku poprzez jakąś relację, czy poprzez rozłąkę, która ma miejsce obecnie, czy ma miejsce w październiku. Listopad przynosi stabilizację, przynosi szczęście, przynosi spełnienie w tej relacji. No więc tutaj, skoro Wy pokazujecie się w Królu Kielichów, który jest energią wody, a nie powietrza, czyli to nie jest Wasza energia, a jednak Wy rozumiecie, wchodzicie jakby w tą energię po to, żeby zobaczyć, czym jest miłość dojrzała, czym jest spełnienie emocjonalne, tu jakby uczycie się, jak równoważyć te uczucia i dochodzi do Was to, jesteście w energii odwzajemniania uczuć, wyznawania uczuć i mocno, kochani, no gdybym się miała uprzeć, bo pierwszy przekaz jest taki, jaki idzie od początku, tak? I tutaj 3 miecze radzą, żeby właśnie, że w zasadzie to się już trochę tego nauczyliście, żeby uczyć swój mózg przez serce, czyli żeby trochę myśleć sercem. To jest takie, wiecie, powiedzenie, pamiętacie? Miej serce, patrzaj w serce. Było to. Tak, było to. Znamy to z czasów
szkolnych. I to trochę właśnie o tym mówi Trzymiecze, aby swój rozum uczyć przez swoje serce. By wasz rozum, wasze słowa szły od serca, prosto z serca, a nie tylko z rozumu, z logiki, z rozsądku. I tutaj jest ważne, aby wykazać się zrozumieniem i wykazać się współczuciem. Bo moi drodzy, no to jest też informacja o tym, że tutaj jakby było to rozstanie, tak? Była ta rozłąka, albo jest jeszcze to rozstanie, lub jest ta rozłąka. I to jest rada w trzech mieczach dla osób, które nie są razem, a były, czy mają jakąś relację, w której gdzieś są na odległość w tej chwili. No to jest informacja o tym, że żeby właśnie wykazać zrozumienie, wykazać współczucie, myśleć sercem. Inaczej, może nie myśleć sercem, a uczyć rozum poprzez serce, tak? I tutaj jest to w wyniku tego wszystkiego, trzy miecze mówią, że wszystko dojrzało już do tego, ta sytuacja już dojrzała do tego, aby zrobić z tym porządek. To jest zakończenie pewnego etapu w waszym życiu. Może to być zakończenie separacji, zakończenie rozłąki, dlatego że no jest to spełnienie emocjonalne, więc tutaj jest to spełnienie w związkach, bo to i stabilizacja w relacji, w związku, bo to widać. Natomiast jest jeszcze jeden przekaz dla kogoś z was, jeżeli to powiem, może to będzie dla kogoś, że ta sytuacja mogłaby mówić o tym, że ktoś jest sam. Czyli mówiłaby o wodniku jako o singlu, o wodniczce jako o singielce, że ktoś odwzajemnia, wyznaje komuś uczucia, że wy jesteście jakby w energii, że ktoś wam wyznaje uczucia, ale tak jak wy byście tych uczuć nie przyjmowali, to znaczy jakbyście chcieli pozostać singlem, singielką w tych 9 kielichach, pomimo że czujecie to spełnienie emocjonalne, bo być może ktoś wyznał wam uczucia, no ale wy jakby tutaj albo kogoś zdradzacie, czyli idziecie w kierunku zdrady, albo idziecie w kierunku, kochani, rozstania i jakby zakończenia, tak? Znaczy w sensie rozstania, separacji lub tutaj jest informacja o wypaleniu się jakiejś relacji i jakiegoś związku, że on nie ma racji bytu, że pojawiła się w nim zdrada lub oszustwo, albo pojawiły się takie wyznania, które ranią i są powodem do łez. Moi drodzy, no nie bardzo mogę, no może to jest dla kogoś, ale raczej dla nikogo, bo tło mówi o czymś zupełnie innym, więc nie chcę na siłę wam dawać jakiejś drugiej takiego, nie ma się co z tym identyfikować, bo nie wydaje mi się, aby tutaj cokolwiek kończyło się zdradą. No chyba, że ktoś faktycznie ma separację, ma rozłąkę, ma relację, związek na odległość albo ma jakiś romans na odległość i będzie się spełniał w tym romansie. Tu się spełnia nadchodzącej przyszłości w tym romansie, czyli występuje nadal jako singiel, singielka, ale robi rzeczy z kimś innym, umawia się, flirtuje, romansuje, korzysta z przyjemności fizycznych i kogoś i w wyniku tego po prostu kogoś zdradził. To czy zdradziła osoba? No to może tak być. Tylko że jeżeli tak zrobicie, no to wtedy trzy miecze mówią o tym rzeczywiście, że związek nie będzie miał racji bytu, tak? No bo jeśli jest zdrada, no to jest koniec. Tak, rozważ ponownie swe zobowiązania, masz prawo zmieniać zdanie. O tym przypomina wam przewodnik duchowy, osoba z góry, która nie jest już z wami, ale patrzy na was z góry i podpowiada wam. No to na listopad wam podpowiada, rozważ ponownie swoje zobowiązania, masz prawo zmieniać zdanie. Więc w jakiejkolwiek decyzji nie podjęliście wcześniej, możecie ją zmienić. Dziękuję i do następnego razu. Buziaki, pa, pa.